Pewnego dnia tato bierze syna i mówi: chodź, coś ci pokażę. Prowadzi go do pokoju i pokazuje mu gitarę. Od następnego dnia chłopiec sam próbuje grać. Najpierw pół godziny, a potem godzinę dziennie. Chłopiec jest zachwycony gitarą. Z czasem pierwszą rzeczą, jaką robi tuż po przebudzeniu, jest granie na gitarze. Wraca po lekcjach, bierze gitarę i ćwiczy. Z czasem zaczyna ją brać też ze sobą do szkoły, by ćwiczyć i tam na przerwach. W domu, kiedy mama podaje coś do jedzenia, chłopiec stawia przed sobą talerz, a obok gitarę. Gra popołudniami i wieczorami. Rodzice zapisują go na dodatkowe lekcje. Z czasem gitara towarzyszy mu wszędzie. Każdego wieczoru, zamiast sięgać po książkę, bierze gitarę i ćwiczy. To ostatnia rzecz, jaką robi tuż przed zaśnięciem. Po pewnym czasie chłopiec gra 5 godzin dziennie. Co czują rodzice? Dumę? Ekscytację? A może radość, że ich dziecko znalazło pasję? W czym zaś ćwiczy się tak naprawdę ich syn? W czym osiągnie mistrzostwo? Jak 5 godzin ćwiczenia gry na gitarze wpłynęłoby na jego umysł i na jego rozwój? A teraz pomyśl, że zamiast gitary tamtego dnia tato wręcza swojemu synkowi smartfon.